Sucharek Sylwusia będzie. Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie i lekarz jej pyta: o, co się pani stało? Na to żaba: nie wiem, panie doktorze, coś mi się do dupy przykleiło. Szukam końcówki, która by mi pasowała do mojego manometra. A po co? A zaraz ci pokażę po co. To nie. O, 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 o. O, ta jest stąd. Tak jest. I już ci pokazuję, po co mi takie coś potrzebne. Oczywiście, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o Land Rovera. Słuchajcie, nie dalej jak wczoraj zauważyłem tutaj plamę wody. Brudną i tak dalej, i sobie myślę tak: hehehe, Sylwek, ty żeś wymieniał tutaj na grzewnicę, ona jest używana. I czy jest to możliwe, żeby woda ciekła z nagrzewnicy w Land Roverze? Nie, aż skąd? Lepiej to wypróbować, ponieważ wszystko sobie tutaj już porobiłem, tak przynajmniej myślę. Na pewno o czymś zapomniałem. I jeżeli teraz bym założył deskę rozdzielczą, te kabelki, to wszystko, włożył silnik, znaczy włożył częściowo silnik, poskładał, zalał potem go wodą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, skończył, potem go odpalił. To jest kupę roboty. A na końcu by się okazało, że byłoby takie coś, że ops, mi tu cieknie woda. I co by trzeba było zrobić? Rozbudować wszystko, wyciągać nagrzewnicę, co za tym idzie, spuszczać całą wodę, tamte węże z tyłu odkręcać, te tutaj, tu. Teraz mam super dostęp do nich ewentualnie. Dlatego trzeba wypróbować, czy ta woda była po prostu wodą nie wiadomo skąd, czy ta nagrzewnica cieknie. Jeżeli nagrzewnica cieknie, to niestety, ale musimy ją naprawić. O, myślałem, że tu coś wpadło, a to tylko słońce. Słuchajcie, i patent jest taki. To są te węże od nagrzewnicy. Tutaj włożyłem sobie kawałek drewna, dłuto akurat miałem takie, które by mi spasowało na stałe. Tutaj włożę sobie taki kruciec. On jest troszkę za mały, albo wąż za duży, to sobie wybierzcie, ale powinien wytrzymać, bo tu nie będzie za dużo. Tutaj damy jakieś 2,5 atmosfery. Oczywiście wcześniej wleję tam wodę. I o co chodzi? Podłączę tutaj 2,5 atmosfery i zobaczymy tam, czy tam cieknie. Tak sobie to wymarzyłem. Nie mam innego pomysłu na to. Samo powietrze nie wystarczy, no bo mogłem nie usłyszeć syczenia, czy coś tam, coś tam, coś tam. A jak woda poleci, to zauważę. I ewentualnie, mam nadzieję, że nie, ale ewentualnie mówię, tu mam bardzo dobry teraz dostęp do nagrzewnicy i mógłbym ją wyciągnąć. Mam nadzieję, że nie jest pęknięta znowu po zimie, tak jak tamta. Bo nagrzewnica do Land Rovera Discovery jest bardzo, bardzo ciężko dostępna, a po drugie jest droga, nawet jako używana. Także wręcz graniczy z cudem, żeby znaleźć taką. No ale z tego co pamiętam, to chyba 4000 nowa kosztuje. No także, kurde, coś tutaj majster gadam, zagadałem się i krzywo przykręciłem. Jak to jest możliwe? A, to musi tam dalej iść, bo będzie mi tu woda ciekła. Ej, fachowiec. Ale jest dwie możliwości: albo zepsuję, albo naprawię. Pomiędzy nie ma nic. Pomiędzy można jedynie mieć fajną zabawę, albo się wkurgać na to. No i chyba idzie. Dobra. Siedzi? Siedzi. I tutaj sobie nie mogę bezpośrednio z kompresora tutaj podłączyć, bo bym wtedy na 100% rozerwał tą nagrzewnicę. Dlatego podłączę sobie to przez manometr i puszczę tutaj jakieś 2 atmosfery, nie więcej, ale mówię, najpierw tam naleję sobie wody, tylko zobaczę najpierw, czy to w ogóle działa takie coś. Gdzie mamy powietrze? Gdzie mamy powietrze? Kompresor jest wyłączony, tam ma troszkę tylko powietrza.
O, pół atmosfery ma. Dobra, włączymy kompresora. Mamy wodę. Czekajcie, tu trzeba manometr zakręcić. Ona będzie tu woda lecieć. Chociaż, niech ona tam leci. A nawet nie był za dobrze przykręcony ten odpowietrznik. To jest fajnie, wiecie co? W najwyższym punkcie odpowietrznik. Bardzo łatwo tutaj układ chłodzenia odpowietrzyć. Nie ma jakichś tam automatycznych odpowietrzników. Ja też nie mam automatycznego lejka, który by tam pasował, ale taki sobie ukradłem i taki znalazłem i taki mam. Kurde, do silnika tutaj wodę leje. To chyba nie jest dobrze. Moim zdaniem to wystarczy. Zakręcimy to. Chodzi o to, że tam trochę tej wody było, nic więcej. Napompujemy go do jakichś 3 atmosfer. I niech sobie tak stoi z godzinkę, półtorej, a my będziemy obserwować, co się dzieje. O, ale poszło. Kurde, boję się takich rzeczy trochę robić, powiem wam, nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłem, no. Nie chciałbym rozerwać, czekajcie. Dobra, trzeba to stopniowo. Ups. Kurde, od razu wskoczył na 7 atmosfer. Oj, ryzyko, żebym nie rozerwał tej nagrzewnicy. No nieważne. Nabity jest, no nie za bardzo. Co on tak? Oszukuje mnie. Miękkie te węże. Ale 3 atmosfery są. Niech się to trzyma. Tutaj woda nie wylatuje. Lekko zwilżone, tu nas nie obchodzi. Najważniejsze, nas obchodzi w środku nagrzewnica. Na razie sucho. Nie ma nic. Mam nadzieję, że tak zostanie. Bo to wiecie, majster montował tą nagrzewnicę, nie? Także na pewno jest dobrze zrobiono. Co mogło iść nie tak? No słuchajcie, tu wszystko jest suche, ale poczekajmy z godzinkę. Naprawdę dam temu godzinę, dwie nawet. Będę tylko sprawdzał sobie, czy ciśnienie mi tutaj nie spada. Mamy prawie 3 atmosfery. Tyle mniej więcej ma woda w gorącym samochodzie. No zależy jakim. Powiem wam szczerze, nie wiem ile ma w Land Roverze. Wierzcie, ile ma gotująca się woda w samochodzie, ile ma barów, to do mnie tam po prostu możecie napisać w komentarzach. Ja się z chęcią czegoś nowego znowu dowiem. Dobra, teraz się zajmiemy czymś innym. Powiem wam, że już wiem, że jestem, delikatnie mówiąc, w dupie. Proszę. I teraz pytanie, czy to cieknie z nagrzewnicy, czy jeszcze mamy jakąś nadzieję, że to cieknie tutaj z połączeń jakichś. Kurde, ja tego nienawidzę. Takich rzeczy, kurde, no. No niestety, stare auto, tak to jest ze starymi autami.
Trzeba mu to wybaczyć. To nie jest jego wina, że on się psuje. O panie, czekajcie. Mokre. Widzicie? Mokre. O, może być tak, że kurde cieknie z węża. Któregoś. O! Dawać jeszcze raz. Wytrzemy tego węża, bo może jak nalałem wody to... A tu jest suchy. A tu jest mokry. On tutaj z połączenia węża cieknie. O, czekajcie, telefon dzwoni. Czyli, że jest taka szansa, że to cieknie z połączenia węży. No mam taką nadzieję. Takie o tutaj mamy nierdzewki. Odkręcimy tamtą, zobaczymy jaką dużą. O, tu mam taki specjalny pniuk. Także nie dziwcie mi się, że mi się tutaj wszystko kolibie. Pewnie silnik zaraz zaleje, cholera. Ale węża nie będę ściągał, bo nie ma sensu. Aha. Tam upadł mój ten. Moja końcówka upadła od... A! To magnes. Opla! Hono. O! Takie coś nam tu upadło. Nie chciałbym, żeby mi to do silnika wpadło, bo... Musiałbym Michę ściągać. A Michał już jest fajnie na silikonie zrobiony. Słuchajcie, bo mi tu kurde pieruńsko niewygodnie. Zaraz wam pokażę jak to wymienię. Ja bym się jeszcze 7 rok sprzydał. Muszę ją całą odkręcić, tą obejmę, bo inaczej musiałbym wąż ściągać, czego nie chcę robić. Tak, żeby to tak kręcił. Czekajcie, może... Op. Takie coś weźmiemy. Oj, żeby to było to. Ja teraz obejmy, staram się kupować tylko takie naprawdę porządne i z nierdzewki. Też mówią, że z nierdzewki to jest gorsza stal. Ale czy ja to wiem? Jeszcze tym nie znam. Wiem tylko, żeby mi nie rdzewiało. Nienawidzę rdzy w samochodzie. Kurde, ściągnąć to trzeba. Mamy ślubokręta? Nie mamy. Jak to mój sensei powiedział, możesz grabiami malować, to jest nieważne. Liczy się efekt końcowy. Także zamiast śrubokręta można noża użyć, to jest złom. Opla. Tamta była 16,27, a my mamy tutaj 16,25. Też będzie dobrze. No chodź tu. To gdzie bata? Nie. Będzie ta.
Jak się takie coś robi, to można sobie, jak chcecie mocniej dociągnąć, to mam taki patent na to, że tutaj sobie troszkę smaru daję. Żeby nie było takiego tarcia, jest mniejsze ryzyko zerwania ząbka. Tak mi się wydaje. Czy to jest racja, czy mam rację, czy nie? Możecie się wypowiedzieć. Tam na dole macie taki dział. Komentarze. Złapało. Kurde, za mała ta objema będzie. Za mała. Patrzmy. Trochę oleju, żeby łatwiej po gumie chodziło. Kurde, będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. A także, bo nic nie widzisz tutaj teraz, to ci mogę kawał opowiedzieć. Słucharek Sylwusia będzie. Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie i lekarz się jej pyta: o, co się pani stało? Na to żaba: nie wiem, panie doktorze, coś mi się do dupy przykleiło. O, dobre. Dalej. O tak. Tutaj ta ścianka na czarno jest maźnięta. Tak sobie to wymarzyłem. Wszystkie turkusy z samochodu muszą poznikać. Nienawidzę turkusy. Ty wiecie co? Że takie super te obejmy miały być, a praktycznie bez użycia siły ja rozerwałem go już. Zobaczcie, patrzcie, paluszkiem. Koniec. Ha! Ty no, teraz to jestem zły, co za gówno. A miały być takie super nierdzewka, a takie drogie były, niech to szlak trafi. Nienawidzę czegoś takiego. Kurde, ja czegoś takiego nienawidzę. Ci gówno sprzedadzą. I potem załóż coś takiego, to ci strzeli z tyłu za silnikiem. I zobaczcie, jaka to jest robota. Kto ci za to zapłaci? Nikt. Idę szukać porządnej obejmy, a nie to trzeba skoczyć do sklepu, bo jeszcze jest otwarty, żeby kupić porządną obejmę. Najlepsze są takie obejmy, wiecie co, że śruba, taka jest obejma i śruba przechodzi i śruba to ściska. Ale kurde, będę musiał takie kupić. Do wody, pod ciśnienie będą najlepsze. No i robimy dalej. Mamy teraz taką grubszą, zobaczcie. Wygląda, chociaż te ząbki to jest taka sama fabryka to robiła, ale ten cały mechanizm jest dużo bardziej stabilny. No mam nadzieję, że wytrzyma. Jakie dziadostwo, no powiedzcie, że nie. Jak można takie coś sprzedać? Nienawidzę czegoś takiego. No i teraz muszę wszystko odkręcać. No to znowu mamy czas, mogę wam znowu kawał opowiedzieć. Słuchajcie, kobieta miała bardzo brzydkie dziecko, ale takie brzydkie. No i chciała z nim jechać w podróż. No dobra, wsiada do pociągu, ale załadowany był, kurde, ten pociąg, tak, nie? No i co tak przechodzi przez korytarz? To ludzie mówią: o Jezu, patrz jakie brzydkie dziecko, patrz jakie brzydkie dziecko. I tak chodzi, i tak każdy, patrz jakie brzydkie dziecko. Kurde, no i przykro się kobiecie robiło, no normalne, bo to jest jej dziecko, nie? No, no idzie tak dalej, ale patrzy, jest przedział i praktycznie wolny, nie? Tylko jakiś facet tam taki nawalony śpi, a pewnie śmierdziało tam, to nikt nie chciał tam jechać. No to ona mówi: siądzie, usiądzie sobie z tym dzieckiem, on jest pijany, to on nawet nie zauważy. No i faktycznie, jak pomyślała, tak zrobiła. Sobie usiadła z tym dzieckiem.
I facet się przebudził. Tak patrzy i patrzy. I się pyta tej kobiety. Napije się pani 50. No a kobieta, wiecie co, no, zgnębiona była, zdenerwowana, załamana. Mówi, dobra, to nalej pan. To on tak wziął, nalał. To proszę tu bardzo, dla pani 50, a dla małpki banana. Mamy następną obejmę do przykręcenia. O Jezu. Ale mi dzisiaj naszło? Kurde, gdzie ta obejma? Musi dziwić, że mi kręgosłup boli. A dla małpki banana. Biedne dziecko. Szkoda mi go. Kurde. Ojejku. A propos, oglądacie ostatnio, jak ktoś tam Netflixa ma, ten film 1670? Ja bym z chęcią obejrzał, urywki oglądam. No, ale nie mam już Netflixa. Opłacam tam CDA, opłacam YouTube'a i tam różne inne takie. I nie przejdzie to w domu, żeby żona mi powiedziała, że mogę sobie Netflixa jeszcze założyć. To ja już wiem, znam Basię. No nie to, że zła kobieta, no ale... Ale jest rozsądna. O, także jak ktoś tam ma jakiegoś Netflixa Family, to może mi podesłać koda. Z chęcią przyjmę. Opla. No właśnie tu. Ja. A nie takie łatwe. Ej. Wlejesz tam się, nie wlejesz. Wiecie co? Idę na kawę, bo mi się przestaje chcieć cokolwiek robić. O, a propos. Link macie w opisie, jak chcecie, to możecie mi kawę postawić. Dzięki. Węże przykręcone. Zobaczymy, co z tego będzie. Wodę oczywiście tam wytarłem. Odkręcimy tak do... O, słychać tam jakieś bulgoty. Dziwne odgłosy. Mówię, nie wiem, ile powinno być ciśnienia gotującej się wody. Coś to za dużo syczy, aż tak mocno leci. O, nagrzewnica walnięta. Kruca fuks. Albo wąż znowu tak cieknie. Niemożliwe. Nie, węże są ok. Nagrzewnicę trzeba ściągać. Nagrzewnica jest walnięta. Kurde, no! Jestem zły. Także na dzisiaj koniec. Trzeba wyciągnąć nagrzewnicę znowu.
zaje fajnie. O, i tak sobie pomału żyjemy. Dajcie, trzeba to, żeby tego za dużo nie wyciekło. Moja wina, dlatego że nie podłączyłem nagrzewnicy najpierw, a powinienem ją podłączyć najpierw pod, właśnie pod powietrze. Wtedy bym wiedział, że jest spieprzona i nie miałbym całego cyrku teraz. Ale słuchajcie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To jest tylko cztery węże, cztery śrubki i tak dalej, i tak dalej. To się łatwo wyciągnie. Mam nadzieję, że ta nagrzewnica będzie do naprawy, bo jeżeli nie, to jestem w dupie. O, jeszcze mi się rymu na koniec. Na tym kończymy. Chcesz zobaczyć, jak się ta przygoda skończyła, to daj suba, abyś nie przegapił następnego odcinka. A jeżeli cię to nie interesuje, to nie dawaj suba. Ode mnie to wszystko. Czym ta się ciepło. Cześć!